Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj, Leito. Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Jak widzicie, trochę jestem tutaj jasny na kamerce, na ekranie, bo mega świeci słońce, a mam podwinięte rolety, ale nieważne. Nie o to tutaj chodzi. Dzisiaj przetestujemy sobie Team Agility. Zobaczymy, jak Agility Team sobie radzi z Perfect Cellem na poziomie Super oczywiście. Jak wiemy, ostatni boss jest typem Strength, także powinniśmy mieć przewagę. Będziemy mieć przewagę po prostu. I zobaczymy sobie małe takie porównanie, czym szybciej i czym lepiej będzie. Czy teamem właśnie Agility, czy teamem Extreme, którym robiłem ten event pierwszy raz. Macie gdzieś nagranie na moim kanale, także jeżeli chcecie, to sobie odszukajcie. Tam dokładniej omawiam tego bossa, co on tam ma specjalnego, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie zapraszam. A teraz wybierzemy sobie misję i przetestujemy Team Agility. Jest oczywiście Super Vegito na czele jako lider. Poziom super, 50 staminy. Tak jak już wcześniej wspominałem w tamtym oczywiście filmiku wcześniejszym, to okej, tutaj jest jakiś. To jeżeli nie macie silnych teamów, to bez problemu bierzcie sobie team strength i Brawly na lidera, Brawly friend, i bez żadnego problemu zrobicie tą misję, także nie ma problemu, jeżeli macie słabsze konto, słabsze postacie. Aktualnie LR Brawly robi praktycznie wszystkie eventy, można powiedzieć, samemu ze słabym teamem, nie licząc eventów Agility, bo wtedy nie ma przewagi typu, ale całą resztę bez żadnego problemu Brawly Agility robi, mając słaby team, także to jest taki fajny plus, a coraz więcej osób ma tą kartę jako frienda, jako swojego lidera, więc nie powinniście mieć najmniejszych problemów z wyszukaniem ewentualnie takiego pomocnika. Ale okej, tutaj już dochodzimy do bossa. To jest chyba najbardziej denerwująca część, jeżeli chodzi o tą misję, według mnie. No ponieważ musicie zabić jednak dużo tych celów, a to jest denerwujące. Weźmy sobie tego tutaj tech, ponieważ on będzie oczywiście miał sprawę największy problem, ponieważ ma przewagę typu nad nami, więc będę go od razu uderzać. Reszta, no okej. Nie spadają na counter hita, także trochę się pomęczymy. Ale dobrze, że jak na razie mnie nie uderzają z super ataku. To jest duży plus. Patrzcie, w ogóle Super Vegito chyba wszystkich odbił, albo prawie wszystkich, także nie wiem. 4-5 counter hitów tam było. I co, nasz tech padnie? Nie, jeszcze nie, wow. Okej. Tutaj tak naprawdę jest podobnie, z tym, że... Mam nadzieję, że te counter hity tutaj zadziałają i zniszczą nam tych dwóch celów. Okej, counter. Critical znaczy się za 400 tysięcy prawie, spoko. Znowu critical, wow, dwa pod rząd. Additional attack, o, to ja lubię. Świetna sprawa. No to powinniśmy sobie na luzie poradzić z tymi celami w tej rundzie. Mimo tego, że Kaioken Gat Goku, nie miał super ataku, to i tak dał radę. No i teraz też w sumie dosyć denerwująca część, najwolniejsza, ponieważ tutaj walczymy z typem tech, czyli przeciwnik ma przewagę. Dlatego sobie użyjemy chociażby World Announcera, żeby mieć troszeczkę boosta, 30% boosta do ataku, czyli większy damage będziemy robić przeciwnikowi, jak najbardziej na plus. Możemy użyć to, czemu nie użyć, będzie szybciej. Prawie 400 tysięcy. Okej, super atak. Ile? 60 obstawiam. 82, wow. No to trochę uderza, nie? Ale ma przewagę typu, to dlatego. Oczywiście ostatni, główny boss typu Strength będzie o wiele mniej nas bił. Także spokojnie, jeszcze jeden super atak przeżyje. Na razie nie trzeba się leczyć.
Jestem ciekawy, ile Goku Black Rose uderzy w ostatnią fazę. W ostatnią fazę tam tego cela. Podejrzewam, że może nawet do miliona dojść damage, jeżeli chodzi o cela strength, ale zobaczymy. Wow, uleczył się, racja. Ten się leczy i trzeba go zabić super atakiem, jeżeli się nie mylę. Oby mi nie zrobił teraz... 700 tysięcy, świetnie. Counter hit. Jest, okej. Okay. Świetna sprawa. Został pokonany od counter hit, to ten critical mi bardzo dużo pomógł, więc spoko. Wow, super, super zestawienie bym powiedział. Weźmiemy sobie boosta i bardzo możliwe, że w jednej turze go zjedziemy. Mam nadzieję, że nie zginie przypadkiem. Ale okej, okay, trudno, ryzykujemy. 114 tysięcy życia, nawet jak będzie super atak. Jest super atak, nie powinienem zginąć. Ile? 33, okej, okay, jesteśmy bezpieczni, bez problemu. Goku Black Rose, ile uderzy? Criticala nie będzie, bo mnie nie ma. 1 161 000. No to poza. Tutaj 500... 750, okej. Okay. Także jak widzicie, jeszcze chyba szybciej niż teamem Extreme udało się pokonać przynajmniej tego ostatniego bossa, ponieważ mieliśmy dużą przewagę typu i bardzo duży damage siadł, mimo tego, że nie było na końcu criticali. Ponad 1 000 000 od Goku Black Rose i ponad 700 tysięcy od Super Vegito. Mamy 7 medali. Bardzo fajnie. Także no, Team Agility też sobie radzi. Najtrudniejszy moment to oczywiście drugi stage, czyli cel tech, który ma nad nami przewagę i się leczy, więc jeżeli macie słabsze karty, to możecie mieć troszeczkę problem z tym drugim stage'em, bo będzie po prostu to dłużej trwać, ale tak czy inaczej nie ma jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o ten event. Tak jak mówiłem, jeżeli sobie nie radzicie, to prosty sposób, bierzecie byle jakie karty, w sumie strength, czyli czerwone, bierzecie LR Brawliego jako pomocnika, lidera, friend i bez problemu cały czas blokujecie, a LR Brawly tylko uderza z super ataków i cały event przejdziecie na luzie. Także tak to wygląda. Tutaj macie mój team, jakby ktoś chciał jeszcze wiedzieć, jak to wygląda w statystykach i tak dalej. To by było na tyle. Zostawcie lajka pod filmem, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Niedługo dobijamy już do 800 subów. Ostatnio to zaczęło troszeczkę przyspieszać, także super sprawa. Niedługo jeszcze troszeczkę, z miesiąc, dwa i może będzie 1000, także mega się cieszę. Oczywiście zapraszam wszystkich na grupę na Facebooku, gdzie rozmawiamy o wszystkim praktycznie. Wrzucam wszystkie filmy, rozmawiamy o Dokkanie, o Tekkenie i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam na grupę, już jest ponad 500 osób bodajże, albo coś koło 500. Po lewej stronie macie link do grupy, grupa się nazywa Cyanulator, bądź linki potrzebne wszystkie macie w opisie pod filmem. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!